13 sierpnia wspominamy błogosławionego Jakuba Gap, prezbitera i męczennika. Jakub urodził się 26 lipca 1897 roku w Wattens w Tyrolu. Był siódmym najmłodszym dzieckiem w ubogiej rodzinie robotniczej. Uczył się w liceum prowadzonym przez ojców franciszkanów. W 1915 roku został powołany do wojska i walczył na froncie włoskim, gdzie został ranny i otrzymał srebrny medal odwagi drugiej klasy. W sierpniu 1919 roku wrócił z tułaczki wojennej i wkrótce wstąpił do Zgromadzenia Towarzystwa Maryi, tzw. marianistów. Święcenie kapłańskie przyjął 5 kwietnia 1930 roku. Jakub pracował jako kapłan i nauczyciel w kilku miastach w Austrii. W czasie bezrobocia i kryzysu gospodarczego pomagał ubogim, zbierał dla nich żywność, wspomagał ich finansowo, a nawet oddał opał przeznaczony na ogrzewanie jego mieszkania. W swoich kazaniach Jakub nauczał bezkompromisowego prawa miłości do wszystkich ludzi, bez względu na narodowość czy wyznanie. Natomiast sprzeciwiał się rozpowszechnianej propagandzie nazistowskiej. W czasie, gdy Hitler zdobywał władzę w Niemczech, a naziści rośli w siłę w Austrii, ksiądz Gap otwarcie głosił sprzeczność między doktryną nazistowską i zasadami wiary. Wykazywał błędy nazizmu i jego niezgodność z podstawową etyką chrześcijańską. Uczył, że nazizmu nie można pogodzić z wiarą katolicką. Ostrzegał wiernych przed złudzeniami ideologii rasistowskiej. Władze państwowe zabroniły mu nauczania w szkole i publicznych wystąpień. W trosce o jego bezpieczeństwo przełożeni wysłali go w bezpieczniejsze miejsca, m.in. w Hiszpanii. Tam jednak wciąż był śledzony przez czujne władze niemieckie. Z Hiszpanii Jakub został podstępnie uprowadzony na teren Francji i tam aresztowany. Wkrótce stanął przed sądem w Berlinie. 2 lipca 1943 roku, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, które miało szczególne znaczenie w życiu księdza Jakuba Gapa, skazano go na śmierć za zdradę ojczyzny. 13 sierpnia 1943 roku, w rocznicę wstąpienia do nowicjatu marianistów, ksiądz Jakub Gap został poinformowany, że jego egzekucja odbędzie się wieczorem o godzinie 19. Dwa listy pożegnalne, które pozwolono mu napisać, są poruszającym świadectwem jego wiary. Napisał m.in.: „Wszystko przemija, tylko niebo pozostaje”. Ksiądz Jakub zmarł przez ścięcie na gilotynie w więzieniu Plecenze w Berlinie. Miał 46 lat. Został beatyfikowany 24 listopada 1996 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Wtedy papież mówił o nim: „Ksiądz Jakub Gap dawał świadectwo siłą odważnego słowa i głębokim przekonaniem, że nie można osiągnąć kompromisu między pogańską ideologią narodowego socjalizmu a chrześcijaństwem. W tej opozycji słusznie widział apokaliptyczną walkę i wiedział, po której stronie ma stanąć, za co został skazany na śmierć”. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jakub aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.